Witajcie po krótkiej przerwie. No słuchajcie, to już jest ostatnie wystąpienie, które nie ukrywam, że z premedytacją zostawiłam sobie na koniec, żeby zrobić takie pewne podsumowanie tego, co zostało dzisiaj powiedziane. No, jestem bardzo, sama się bardzo cieszę z tego wszystkiego. Wiecie, co się dzisiaj wydarzyło? Jeszcze nie odpoczywam, słuchajcie. I teraz ja bym chciała powiedzieć coś od siebie, no bo słuchajcie, też przecież jestem rzeczoznawcą majątkowym już wiele lat. Mam pewne doświadczenie dużo dłuższe niż tutaj koleżanki nasze miały, ale ze swojej perspektywy też chciałabym zwrócić uwagę, słuchajcie, na pewne rzeczy. No i poruszę parę tematów w tej kwestii. Po pierwsze powiem wam od tego, jak ja zaczynałam pracę w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Słuchajcie, ja zaczynałam jako asystent, można powiedzieć. Nie ma oczywiście takiego stanowiska jak asystent rzeczoznawcy majątkowego, ale jeszcze nie miałam uprawnień, a już pracowałam, pracowałam może za dużo powiedziane, ale właśnie przysłowiową teczkę nosiłam za osobami, które tutaj były rzeczoznawcami majątkowymi już i uważam, że to jest super rzecz. Jeżeli tylko macie możliwość coś takiego zrobić, to zdecydowanie trzeba z tego skorzystać, kiedy tylko się da. Nawet jeśli da się to zrobić przed tym, zanim mamy uprawnienia zawodowe. To jest rzecz chyba na początek najlepsza z możliwych, które można wybrać. Potem, słuchajcie, uzyskałam uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego i założyłam działalność gospodarczą. Ale słuchajcie, ja nie założyłam działalności gospodarczej sama. Była nas trzech wspólników. To jest w ogóle ciekawa historia, bo myśmy się poznali na egzaminie. Po prostu tego samego dnia, ja tych osób nie znałam wcześniej, tego samego dnia zdawaliśmy egzamin i po prostu w trakcie egzaminu poznaliśmy się i po powrocie, akurat wszyscy w trójkę zdaliśmy tego dnia egzamin, no i po powrocie tak niby spotkaliśmy się na kawę, niby porozmawiać, po egzaminie omówić i słuchajcie, z tego urodziło się założenie firmy, tak? No i tą firmę, słuchajcie, prowadziłam, myślę, z tymi wspólnikami około 5 lat, tak myślę. Bardzo dużo różnych doświadczeń tutaj złapaliśmy. No, ale firma nie przetrwała pewnego takiego kryzysu, który miał miejsce. To był tam 2007 rok, z tego co pamiętam, 2008 rok, wiecie. Przyszedł taki dosyć duży kryzys finansowo, taki, który też odbił się na rynku nieruchomości. To spowodowało, że mieliśmy mniej zleceń przez pewien okres. No, bo po prostu w ogóle rynek stanął wtedy, tak? I nie wszyscy ci wspólnicy tutaj, którzy byliśmy w tej firmie, byli w ogóle na taki kryzys przygotowani, wiecie, finansowo, prawda, z utrzymaniem biura, kosztami, które już były jakieś stałe i tak dalej, i tak dalej. I być może, że to był właśnie przyczynek, a być może, że tak właśnie miało być, że tą działalność zakończyłam i nawiązałam nową działalność z innym wspólnikiem. Mieliśmy dwa oddziały, co zresztą trwa do tej pory w Poznaniu i we Wrocławiu i dalej współpracujemy. Właśnie pod firmą IM Property, pod którą mnie pewnie większość z was zna. I tak, jeśli chodzi na polu takim, wiecie, zawodowym, tak mniej więcej się układał się ten mój początek. I teraz przechodząc tak w miarę płynnie do drugiego tematu, macie zatem do wyboru, bo o tym też była mowa dzisiaj, w różny sposób prowadzić tą działalność, tak? Możecie pracować na etacie, zatrudnieni w firmie, możecie założyć własną działalność, no a możecie być takim pracownikiem po godzinach, jak ja to mówię, prawda? Czyli być zatrudnionym gdzie indziej, zajmować się czym innym, a po godzinach sobie powiedzmy robić wyceny nieruchomości. I teraz słuchajcie, będąc na etacie, bo chciałam pokrótce omówić te trzy warianty, no to macie możliwość być na etacie albo w małej firmie, albo w dużej firmie. To też będzie różnica, bo w małej firmie, gdzie jest tylko jeden rzeczoznawca majątkowy czy dwóch rzeczoznawców majątkowych, będą inne rodzaje zleceń, inne nieruchomości będziecie wyceniać i to będzie inny też poziom tego obszaru, którym się będziecie zajmować. Niewątpliwie mniejszy i ograniczony w stosunku do tego, kiedy będziecie pracować w dużej firmie, tak? Gdzie będzie dużo więcej doświadczeń. Tam prawdopodobnie będą duże zlecenia, duże nieruchomości będą wyceniane. Można będzie od czasu do czasu zmienić to, czym się zajmujecie, bo będzie po prostu fizycznie taka możliwość, tak? No, w związku z powyższym
to jest wyjście i być może dla niektórych z was właśnie to będzie dobre wyjście, żeby zatrudnić się gdzieś na umowę o pracę, tak? Wiecie, to się łączy i z zaletami, ale też z jakimiś rzeczami, no, takimi gorszymi. To będzie, mówię, to będzie zależało od charakteru, bo dla mnie na przykład, jak ja bym miała na to patrzeć, to po pierwsze mam szefa, jeżeli jestem u kogoś zatrudniona. Po drugie mam ograniczone finanse, to znaczy ja jestem na jakiejś pensji. No i po prostu choćbym pracowała więcej i więcej i więcej, no to raczej więcej nie zarobię, prawda? Czyli ja mam tutaj ograniczenie, tak? Dalej, słuchajcie, jestem w ramach czasowych najprawdopodobniej. Oczywiście mogą być takie zatrudnienia, że jestem od zadania wynagradzana, prawda? Nikt czasowo nie sprawdza, ile ja tam w tym biurze siedzę, jeśli w ogóle muszę siedzieć. No ale będą też takie, które będą wymagały po prostu ograniczenia czasowego, czyli od przysłowiowej 8 do 16 to na papierze, a w rzeczywistości 18-19, więc to też nie każdemu będzie odpowiadało. No ale niewątpliwie łączy się to z jakimś bezpieczeństwem, tak? Że mam stałą pracę, że mam stałą pensję, prawda? Mogę chorować, mogę jeździć na wakacje, a w tym czasie, powiedzmy, to nie jest tak, że nie zarabiam, jak to by miało miejsce w przypadku działalności gospodarczej, chociaż też może nie do końca, więc musicie zobaczyć sami, jaką macie osobowość, prawda? Czy bardziej cenicie sobie to bezpieczeństwo i takie postępowanie zgodnie z ustaloną w firmie procedurą, czy właśnie jesteście taką osobą bardziej kreatywną, która ceni sobie wolność, prawda? Bo wtedy praca na etacie na pewno nie będzie was satysfakcjonowała. No i wtedy, słuchajcie, wchodzi w grę własna firma, tak? No oczywiście tą firmę można prowadzić samemu, co już tutaj dzisiaj mówiliśmy, ale można ją prowadzić wspólnie, czyli na przykład tak jak ja zaczęłam z tymi wspólnikami. Dlaczego, słuchajcie, ja tak zrobiłam? No po pierwsze zaczynałam dopiero i tak sobie pomyślałam, że przecież wespół zespół będzie po prostu bezpieczniej, może przyjemniej. Wiecie, każdy z nas też się znam na czymś innym, prawda? Bo kolega był prawnikiem, koleżanka była ekonomistką, ja miałam takie doświadczenie finanse, bankowość, prawda? I połączenie tych różnych obszarów spowodowało, że wszyscy ocenialiśmy i rzeczywiście z perspektywy czasu mogę ocenić, że było po prostu łatwiej, tak? A przynajmniej w głowie człowiek miał jakieś takie poczucie, że nie będzie tak ciężko, że można jakby to, wiecie, rozłożyć na kilka osób. Poza tym, słuchajcie, no niewątpliwie też wsparcie finansowe jest większe, no bo na koszty takie jak biuro, prawda, czy obsługa biura, jakiś asystent, czy jakaś sekretarka, powiedzmy gdzieś tam na wejściu w firmie, no to te koszty są po prostu dzielone, tak? Oczywiście ważne jest, żeby w takim działaniu doprecyzować to, w jaki sposób działamy, ramy tego działania, podział zarobków, prawda? Bo każdy przecież robi jakieś konkretne zlecenia, więc to oczywiście wymaga umowy, ale to jest kwestia po prostu no, zdefiniowania tego i można działać, prawda? Oczywiście nie trzeba tworzyć spółki takiej formalnie osobowej, bo może to być takie działanie na zasadzie takiej spółki cichej, prawda? Czyli ja mam swoją jednoosobową działalność, ale współpracujemy sobie z innymi, którzy też mają taką działalność i wtedy, kiedy jest duże zlecenie, po prostu łączymy się i robimy takie zlecenie pod jednym szyldem i się po prostu potem ze sobą rozliczamy, prawda? Natomiast słuchajcie, kiedy by się działało jednak w takiej formie samemu, no to słuchajcie, bardzo dużym wsparciem i zachęcam was do tego, mimo jakichś może pierwotnych niepowodzeń, żeby jednak współpracować z innymi rzeczoznawcami majątkowymi, tak? Bo można ich pytać o różne rzeczy, można pozyskać informacje, pomoc, można wspólnie zrobić jakieś zlecenie, więc nawet jeżeli samemu działam, to ja bym zalecała jednak takie wspólne działanie. No ja sobie bardzo dzielę, nie dzielę, tylko cenię własną działalność gospodarczą, dlatego że sama sobie jestem szefem. No ja nie wyobrażam sobie, żebym miała mieć szefa. W moim wypadku byłoby to raczej niemożliwe, w związku z tym to jest dla mnie taka najważniejsza rzecz, że ja po prostu robię te zlecenia, które chcę, robię je wtedy, kiedy chcę i to ja decyduję o tym, w jaki sposób będę różne rzeczy robić. I zlecenia, i szkolić się, i strategię marketingową prowadzić i tak dalej. To tylko ode mnie zależy, nikt mi tego po prostu nie narzuca. Ale mówię, to zależy pewnie od jakiejś osobowości, tak? Poza tym jednak z perspektywy czasu, prowadząc własną działalność, czy nawet w spółce, ja mam nieograniczone możliwości finansowe. Bo to ja decyduję o tym, w którym kierunku idę, jakie zlecenia robię, ile tych zleceń robię, czy rozszerzam zespół o inne osoby, które będą mi pomagały, prawda? I tutaj, słuchajcie, naprawdę, wierzcie mi, możliwości zarobkowe nie są w żaden sposób ograniczone. Znaczy, one są ograniczone, ale tylko waszymi decyzjami. Waszymi decyzjami, tym co robicie, jak się szkolicie, w czym się specjalizujecie i tak dalej. Zupełnie coś innego niż praca na etacie.
No i to bym powiedziała, że to byłoby dla takich osób właśnie, które są kreatywne, które lubią ulepszać, polepszać, wymyślać i tak dalej. Tak? Więc to będzie na pewno dla takich osób. Natomiast słuchajcie, ta trzecia rzecz, czyli praca taka dochodząca po godzinach, ja tu nawet nic sobie nie napisałam w notatkach, bo w zasadzie tu są same wady. Tutaj nie ma żadnych zalet. Słuchajcie, zawód rzeczoznawcy majątkowego, jeżeli chcemy rzeczywiście go wykonywać, tak wiecie, na naprawdę dobrze, naprawdę profesjonalnie, tego zawodu się nie da po godzinach robić. Po godzinach można robić takie rzeczy, wiecie, jak wycena mieszkań ciągle na tym samym osiedlu. No to wtedy tak, prawda? Czyli to jest taka praca odtwórcza, ale to ani nie jest ciekawe, ani satysfakcjonujące, ani nie przynosi jakichś konkretnych pieniędzy. Tak? Więc ja bym w przypadku zawodu rzeczoznawcy majątkowego zupełnie jakby tego kierunku nie polecała. Tak? Nie polecałaby. Może na zupełnie samym początku, tak, ale dalej już na pewno nie. Trzeci temat, który chciałabym, słuchajcie, podkreślić, bo on się cały czas wiąże tutaj z tym wszystkim, to jest, słuchajcie, to, żeby na początku przynajmniej swojej pracy mieć kogoś takiego, no nie wiem, nazwijmy go mentora. Wydaje mi się, że taka osoba nie tylko w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, ale w każdym zawodzie byłaby po prostu zalecana, a szczególnie w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, który jest bardzo takim interdyscyplinarnym, wymagającym. Taka osoba, słuchajcie, na początku, a być może nawet do samego końca, do której wiecie, że w każdej chwili możecie zadzwonić, zapytać, wspólnie popracować, jest po prostu rzeczą bezcenną, tak? I teraz słuchajcie, pojawia się pytanie, pewnie wielu z was sobie myśli, no fajnie tutaj opowiada, ale skąd takiego gościa znaleźć, albo takiego mentora generalnie, skąd go znaleźć, słuchajcie? Ja bym, słuchajcie, powiedziała tak, że na początku cokolwiek byście nie robili, to nie jest tak, że otwieramy działalność, czy zaczynamy pracować w jakimś zawodzie i od razu zarabiamy pieniądze. Tak to nie działa. I tak to nie działa w żadnym zawodzie, również w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Zawsze na początku no, trzeba po prostu dołożyć albo być po kosztach. Nie da się tego inaczej zrobić. Dopóki rynek was nie pozna, nie zaczniecie zarabiać pieniędzy i to jeszcze pozna z tej dobrej strony, bo jak ze złej, to wtedy trudno będzie, wiecie, to odwrócić. Znowu bardzo dużo czasu zajmie, żeby to po prostu odwrócić. Więc ponieważ i tak ta reguła będzie miała zastosowanie, to ja na początku po prostu poszukałabym kogoś takiego, oczywiście wyszukując to w miarę dobrze, czyli żeby to był jednak, wiecie, ktoś rzeczowy, rzeczywiście, kto dobrze na tym rynku funkcjonuje i spróbowałabym z nim zacząć współpracować. I uwaga, nie liczyłabym na to, że on mnie przyjmie po pierwsze z otwartymi rękami oraz że jeszcze mi za moją pracę zapłaci. Nie, wręcz przeciwnie. Należy się liczyć z tym, że będziecie pracować za darmo albo nawet nie za darmo, tylko jeszcze będziecie musieli coś zrobić takiego, co jemu pomoże zdobyć no, dalsze finanse. Tak? I teraz jak sądzę, nie słyszę tego, bo was nie widzę, ani nie widzę, ani nie słyszę, ale jak sądzę, wielu z was się oburza, co ona opowiada, żeby za darmo pracować. Ale spójrzcie na to od drugiej strony. Postawcie się w sytuacji tej osoby, która bardzo dobrze funkcjonuje na rynku. Ona nie musi wam pomagać. Ona nie musi się wami zajmować. A jeżeli wy do niej przyjdziecie, to co to powoduje? Że ona musi poświęcić wam czas i ona w tym czasie nie zajmuje się swoimi rzeczami, tylko się zajmuje wami. Tak? Poświęca wam czas, a wy się nie tylko uczycie zawodu, ale uczycie się tego, jak funkcjonuje się w tym zawodzie na rynku, gdzie są ci klienci, gdzie są te źródła, z których można ich pozyskać, jak ich się pozyskuje, prawda? Więc wy dostajecie taką, powiedziałabym, darmową naukę, a ta osoba, która nie musi tego robić, ona poświęca wam swój naprawdę cenny czas, bo ona już jest w takim momencie, że ona tego w ogóle nie musi robić. Tak? I w tym kontekście, słuchajcie, naprawdę zachęcałabym was do tego, żeby zabezpieczyć sobie finanse na parę miesięcy, że ten zawód nie będzie wam przynosił pieniędzy. Ale właśnie po to, żeby po tych kilku miesiącach zaczął wam te pieniądze przynosić. Po to, żeby zdobyć doświadczenie, zdobyć klientów, zobaczyć jak to działa i żeby można było po prostu zarabiać. Takie jest moje zdanie. Nie musicie się z nim zgadzać, ale takie jest moje zdanie, że tak chyba by to się udało zrobić. Teraz słuchajcie, by było jeszcze fajnie, żeby
zaproponować takiej osobie jakieś coś, wiecie, od siebie. Poza tym oczywiście, że będziecie poświęcać czas i będziecie robić różne rzeczy związane z wyceną nieruchomości, ucząc się przy tym oczywiście dla niej, ale nie wiem, może poprowadzić fanpage, może założyć stronę internetową, nie wiem, może pisać jakieś informacje na temat wyceny nieruchomości. Wiecie, coś takiego, żeby się wyróżniać po prostu spośród innych, żeby ta osoba nie tylko, że poświęca wam czas, ale żeby miała też coś od was. No to jest to, o czym mówił Mariusz Łodyga, przechodząc tutaj na jakąś praktykę, żeby się wyróżnić, żeby być innym, prawda, żeby dać coś, czego ktoś inny po prostu nie daje, tak? I wtedy widać po prostu, jak to działa, widać, gdzie szukać zleceń, jak zorganizować sobie pracę, jak działać z klientami. Uważam, że to jest doświadczenie bez przecenienia, tak? Bez przecenienia. Kolejna sprawa, słuchajcie, o której chciałabym powiedzieć, to by była kwestia biura. To znaczy, czy założyć i mieć biuro, czy mieć takie, wiecie, biuro w domu, czyli mam biurko, w domu sobie funkcjonuje, prawda? I słuchajcie, jedno i drugie ma swoje zalety. Ja nie uważam, żeby biuro było bardzo mocno potrzebne, bo teraz w dobie XXI wieku wszystko można załatwić, no może wszystko nie, ale dużo rzeczy można załatwić przez internet. Ten klient i tak rzadko się u nas w biurze pojawia, rzeczywiście tak było kiedyś, natomiast teraz jest tak coraz rzadziej. Tak? Teraz najczęściej jest tak, że umawiamy się no, na oględziny po prostu, wszystko wcześniej ustalamy, natomiast faktycznie widzimy się na oględziny, bo przecież nawet umowę możemy sobie spróbować zdalnie czy papierowo nawet wysyłając podpisać, tak? A nawet na podpisanie umowy możemy się też umówić gdziekolwiek indziej, niekoniecznie w biurze. Więc tak naprawdę to biuro nie jest do końca wymagane i to nie jest już teraz tak, że jak ktoś ma biuro, prawda, to on jest jakoś bardziej lepiej oceniany, prawda, czy bardziej profesjonalnie. Nie, nie, nie. Myślę, że to już tak nie funkcjonuje. Zresztą słuchajcie, im bardziej z większymi podmiotami się współpracuje, tym mniej to biuro jest potrzebne, bo pan prezes do mnie nie przyjedzie. To ja się u niego spotykam, prawda, albo w ogóle z jego pełnomocnikiem, ale na pewno nie w moim biurze, tylko gdzieś tam właśnie u niego w firmie, prawda, więc nie powiedziałabym, żeby biuro było koniecznie potrzebne, natomiast z drugiej strony powiedziałabym, że na początek byłoby dobre takie biuro, powiedzmy, jednopokojowe, ale nie robiłabym takiego biura zupełnie, wiecie, gdzieś w oderwaniu od wszystkiego, tylko zakładałabym takie biuro w jakimś może nie bardzo dużym biurowcu, ale jakimś takim biurowcu, gdzie jest notariusz, gdzie jest doradca podatkowy, gdzie jest księgowy, gdzie jest komornik, prawda? Czyli ja bym zlokalizowała to gdzieś w miejscu, gdzie funkcjonują już zawody, które mogą być w jakiś sposób ze mną związane. Ja się dzięki temu poznam z tymi osobami, prawdopodobnie będę miała od nich zlecenia, jesteśmy blisko. Dodatkowo, jeżeli to jest, słuchajcie, w jednym dużym biurze, to ja mogę korzystać z salki konferencyjnej, ta sekretarka czy sekretarz, który jest w recepcji, obsługuje wtedy wszystkich, prawda? Czyli te koszty prowadzenia tego biura też są stosunkowo nieduże, a dodatkowo mam też ten prestiż, prawda? Że gdyby ktoś jednak chciał przyjść, to proszę bardzo, ja mam tutaj biuro. Także słuchajcie, jeżeli już, to pod tym kątem bym się zastanowiła, żeby w ten sposób szukać lokalizacji biura. No, słuchajcie, niezależnie od biura, takim nieodzowną rzeczą to jest strona internetowa własna, tak? Tylko słuchajcie, ona musi żyć. To nie może być tak, że to będzie strona typowo informacyjna. Tam muszą się pojawiać informacje o tym, że się szkolicie, o tym, że działacie, prawda? Czyli w jakiś sposób trzeba by było potwierdzać to, że ja nie tylko jestem, ale że również działam, tak? Żeby tam, jak ktoś wejdzie na tą waszą stronę i na stronę www, i na stronę facebookową, tak, czy na Instagram, czy cokolwiek prowadzicie, na pewno moim zdaniem po pierwsze trzeba mieć stronę internetową, a po drugie Facebook. Tak? Instagram mniej, no TikTok przynajmniej na razie to chyba wcale jeszcze, jeśli chodzi o nasze usługi. Tak? No, ale to musi żyć, tam coś się musi dziać. Tak? Po prostu, żeby ci ludzie was znali. To, co któraś tutaj z dziewczyn powiedziała, że oni nawet mogą wam nie dać feedbacku, ale oni jak będą potrzebowali, to sobie przypomną, że jesteście i będą wiedzieli po prostu, jak was znaleźć, tak? No i słuchajcie, chciałabym zwrócić, to są takie trywialne, wydaje się, rzeczy. No, ale słuchajcie, żeby jak macie maile, żeby te maile nie były, nie wiem, Iwona Iksińska, randka.com na przykład, tak? Wiecie, Tadeusz, małpka, albo Tadeusz1920@gmail.com, tak? Słuchajcie, naprawdę, to nie jest profesjonalne. To nie wygląda dobrze. To musi być mail poważny, bo my jesteśmy poważnymi ludźmi. Jak dostaję takie maile i jeszcze
wiecie, jakby jak ten mail przychodzi, to tam nie ma imienia i nazwiska, czy nazwy firmy, tylko jest Agata K. na przykład, prawda? No to nie wygląda poważnie. Być może jesteście poważnymi ludźmi po drugiej stronie, ale takich osób po prostu nie traktuje się poważnie. To bardzo ma duże znaczenie, wierzcie mi, w odbiorze takim zewnętrznym. Tak samo jak zróbcie stopkę w tym swoim mailu, jakąś ładną, prawda? A nie z pozdrowieniami Magdalena Małecka. No nie, my jeszcze nie jesteśmy, wiecie, z klientem ani na sto, chyba że jesteśmy, prawda? Ale to musi być profesjonalnie. Zobaczcie na maila od jakiegoś notariusza, od radcy prawnego i po prostu to skopiujcie. Oni nie zrobili czegoś takiego. Rzeczoznawca majątkowy też ma być profesjonalistą i też takiego czegoś nie powinien po prostu robić. Kolejna rzecz, słuchajcie, o której chcę powiedzieć, to jest specjalizacja. Ja już trochę wspominałam o tym, tu wtrącając się w różne miejsca, ale słuchajcie, uważam, że w tym zawodzie specjalizacja to będzie właśnie to coś, co będzie was wyróżniać od innych, bo nie ma możliwości, żeby zajmować się wszystkim. Oczywiście na początku, co zresztą tutaj Monika potwierdziła, z którą ostatnio rozmawiałam, tak, że na początku oczywiście nie będziecie robić ani specjalistycznych rzeczy, ani bardzo skomplikowanych, tak, bo żeby się nauczyć, żeby nabrać doświadczenia, trzeba zacząć od rzeczy najpierw prostych, tak? Ale słuchajcie, z czasem, a ten czas, jak żeście słyszeli, dosyć szybko leci, zastanówcie się, w czym moglibyście się specjalizować, żeby ostatecznie nie zajmować się wyceną wszystkiego. To nie jest dobre. Rzeczoznawca majątkowy to jest fizycznie niemożliwe, żeby znał się na wszystkim. Doba ma tylko 24 godziny, a zakres obszaru działania rzeczoznawcy majątkowego jest ogromny. Więc albo znacie się po trochę na wszystkim, i tak naprawdę na niczym, albo znacie się na jednym, dwóch, może trzech tematach, ale bardzo dobrze. Jesteście w tych tematach ekspertem. Ja bym popatrzyła na to w ten sposób. Zobaczcie, jakie macie wykształcenie. W czym się interesujecie, czy w finansach, czy w bankowości, czy w budownictwie, kosztorysowaniu, czy w przepływach pieniężnych, prawda? Zobaczcie, w czym się czujecie najlepiej, co jest waszą mocną stroną i po prostu idźcie w kierunku tej specjalizacji. Ja sobie tu zapisałam, słuchajcie, to może być służebność przesyłu, to może być wycena nieruchomości rolnych i leśnych, to może być wycena nieruchomości komercyjnych, zabytkowych, kopalni, dla celów jakichś rachunkowo-księgowych, dla potrzeb wywłaszczeń, dla potrzeb ograniczonych praw rzeczowych. To na pewno nie są wszystkie obszary, tych obszarów jest naprawdę bardzo dużo. Więc moja rada dla was, przynajmniej na początku nie, ale już po kilku miesiącach szukajcie specjalizacji, bo rzeczoznawców majątkowych, którzy są naprawdę ekspertami w jednej czy dwóch, trzech konkretnych dziedzinach, jest naprawdę bardzo niewielu, bardzo niewielu. Jest bardzo dużo takich, którzy twierdzą, że znają się na wszystkim, a specjalistów w konkretnym jakimś wycinku jest niewielu, a jesteśmy w takich czasach, że właśnie ci specjaliści są poszukiwani. Także to by była moja taka kolejna rada właśnie dla was, ale żebyście też wybrali taką specjalizację, która was interesuje, prawda? Która da wam satysfakcję, żeby robić po prostu to, co się lubi, w tej tematyce, którą się lubi. Tak? Słuchajcie, kolejna rzecz, oprócz tego całego przygotowania merytorycznego, to są umiejętności miękkie. Słuchajcie, my mamy cały czas kontakt z klientami, cały czas wychodzimy do urzędów, spotykamy się z naszymi zleceniodawcami, prawda? Czyli my mamy cały czas kontakt z klientem. Są takie osoby, które, one się już tak urodziły, że po prostu te umiejętności miękkie mają, umiejętności rozmowy, prawda, dyplomacji. Chociaż może to nie jest dobry przykład, bo to może być akurat negatywnie rozumiane. Ale słuchajcie, chciałabym na to zwrócić uwagę, że to jest niezmiernie ważne, żeby utrzymywać dobrą jakość, żeby być osobą terminową i profesjonalną. Wierzcie mi, że ja bardzo zwracam na to uwagę, może dlatego, że sama staram się tych standardów pilnować, też byłam wychowana, może tak to też się stąd bierze, ale mam też taki charakter, że to są takie trywialne rzeczy, ale jak zaczynam z kimś współpracować, na przykład umawiam się z nim, słuchaj, no teraz nie mogę z tobą rozmawiać, oddzwonię do ciebie za 3 godziny. Ja mówię, dobrze, okej, nie ma problemu, to w takim razie czekam. Mijają 3 godziny, on nie dzwoni. Mijają 4, nie dzwoni. On zapomniał, prawda? Czyli to jest osoba, która nie dba w ogóle o kontakt ze mną, ona nie pilnuje tego i ja z taką osobą po prostu w ogóle dalej nie współpracuję. Bo jeżeli ona w tak prostych i trywialnych rzeczach nie potrafi się zachować odpowiednio, no to po prostu co też będzie dalej w tych poważnych. Taki jest mój wniosek ze współpracy
z różnymi osobami, z którymi mam po prostu styczność. Tak? Jeżeli ja chcę, żeby moje usługi były na profesjonalnym poziomie utrzymane, to ja tylko z takimi ludźmi współpracuję. I wierzcie mi, że wasi zleceniodawcy, oni będą o tym pamiętać. O, Kowalski to nie, on ciągle zapomina, on w ogóle nie jest, on tego nigdy na czas nie zrobi. Tak? Jego trzeba ciągle przypominać, pomagać i tak dalej. Tak? Oni będą Małecką pamiętać, bo ona jak powie, to tak zrobi. Oczywiście mogą być zdarzenia losowe, wracając do tego, co tutaj zupełnie na początku takie pytanie się pojawiło, ale wtedy informuję od razu klienta, że to zdarzenie miało miejsce i tłumaczę mu, że no niestety nie miałam na pewne rzeczy wpływu i to będzie miało takie a takie konsekwencje, jeśli chodzi o naszą współpracę. Także naprawdę nie przeceniajcie tych umiejętności miękkich i jakości i profesjonalizmu. To wróci do was jak bumerang z dwojoną siłą na plus. Bo w dzisiejszych czasach ludzi byle jakich jest zdecydowana większość. W związku z tym, jeśli wy tacy nie będziecie, to będziecie po prostu ponad tą większość wychodzić, będziecie zauważalni. Dobrze, słuchajcie, następna rzecz, ja już trochę o tym mówiłam, ale chciałabym wam jeszcze raz to uświadomić. Pamiętajcie, że jak zaczynacie, to ja bym sobie wzięła takie 6 miesięcy do 1,5 roku, że będę albo dokładać do działalności, albo będę na przysłowiowe zero. Po prostu fizycznie nie da, no chyba, że od razu, wiecie, wchodzę z jakimś zapasem zleceń, bo mam po prostu kontakty, tak? Natomiast jeśli zaczynam od początku przysłowiowego, to zupełnie nie liczyłabym na te dochody. Po prostu musi minąć czas, zanim rynek was pozna. Zresztą, słuchajcie, w naszym zawodzie to nie jest żaden ewenement, bo ja tutaj sobie przytoczyłam takie statystyki. Mianowicie, słuchajcie, już nie wspomnę nazwiska, nie pamiętam, bo tego sobie nie odnotowałam, które były przeprowadzone, ale statystyki są takie, że 80% zakładanych biznesów i marek na świecie umiera po 3 miesiącach. Czyli z tych firm, które powstają, statystycznie rzecz ujmując, 80% nie przeżyje 3 miesięcy, po prostu upadnie z różnych powodów. Być może nie ma zasobów finansowych, być może to, co proponują, jest nieciekawe, ale takie są statystyki. Jeśli chodzi o Europę Wschodnią, czyli tu, gdzie my jesteśmy, te statystyki są może troszeczkę lepsze, bo tutaj pokazują, że między 60 a 80% tych nowych jakby działalności, powiedzmy, upada, a więcej się utrzymuje, tak? Ale pamiętajcie o tym, że to nie jest jakaś dziwna rzecz dla nas. To jest po prostu powszechne dla każdego rodzaju działalności. Po prostu musimy się dać poznać na rynku, musimy tam zaistnieć i to jest właśnie taki czas między 6 a 1,5 roku. Już odnosząc tutaj to na to, co my robimy, na zawód rzeczoznawcy majątkowego, z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, to będzie mniej więcej taki okres, który musicie sobie po prostu zabezpieczyć i zaakceptować, że taka sytuacja po prostu będzie miała miejsce. Ale to nie jest żaden ewenement, to jest po prostu statystyka, tak? Kolejna rzecz, słuchajcie, prawie już kończę, ale widzę, że jeszcze mam trochę czasu. Ja bym chciała dużo powiedzieć, także jeszcze chwileczkę, słuchajcie. Jest taka zasada, że w tym, co robicie, mówi się tak, rezygnuj z różnych rzeczy po to, żeby zyskać. Tak? Czyli to by było, słuchajcie, coś takiego jak targetowanie klientów. Nie zajmowałabym się wszystkimi klientami. Ja kiedyś napisałam, słuchajcie, na mojej stronie facebookowej coś takiego, że ten marudny klient to, nie, najmniej płacący klient, już popsułam, najmniej płacący klient jest najbardziej marudny. I słuchajcie, to właśnie by się sprowadzało do tego, słuchajcie, nie ma sensu pracować ze wszystkimi klientami. Trzeba może nawet każdego tygodnia usiąść samemu ze sobą i się zastanowić, jakich klientów jest sens obsługiwać, a jakich nie. Nie rób wszystkiego naraz. Po prostu to nie jest dobre, że nie da się wszystkich zadowolić i nie da się obsłużyć wszystkich. Więc naprawdę trzeba się skupić na tych klientach, którzy rokują na współpracę dalszą, rokują na to, że będą wypłacalni i rokują na to, że współpraca z nimi będzie się po prostu dobrze ustawiała, tak? Czyli po prostu zostańcie z tymi klientami i tymi klientami się zajmujcie, którzy chcą po prostu z wami współpracować, nie rozdrabniajcie się na wszystko, nie da się wszystkiego zrobić, tak? I analizujcie to, co się dzieje w tym, co robicie. Jeśli coś działa, to róbcie to dalej. Jeżeli nie działa, to po prostu przestańcie to robić, bo to nie ma sensu, to wam zajmuje czas, zajmuje energię. Wasza głowa zamiast iść do przodu, to zostaje po prostu w przeszłości i zajmuje się rzeczami, na które już nie macie
wpływu, tak? I właśnie poświęcajcie czas na tych klientów, którzy są po prostu rentowni. No tutaj znowu, słuchajcie, pewne statystyki. Tutaj jest taki autor, Seth Godin się nazywa. On powiedział coś takiego, żeby firma stała się rentowna, trzeba odciąć zgodnie ze statystykami 70% klientów. Tak. Nie 5%, nie 10%. 70% klientów, może nie na samym początku, ale już na pewno po kilku miesiącach, kiedy już sobie funkcjonujecie na tym rynku, to są klienci, których ze statystycznego punktu widzenia należałoby odciąć, bo to są właśnie ci niepłacący, czy marudni, ci, którzy tylko robią problem i zajmują nam czas i niekoniecznie będzie jakaś współpraca z nimi na przyszłość. Kolejna rzecz, słuchajcie, bardzo ważna, bardzo ważna. Ja o tym mówię, witamina K, która w każdym zawodzie, ale w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego jest, słuchajcie, bardzo potrzebna. Co to jest witamina K? Kontakty, kontakty, kontakty. To tak jak Amerykanie mówią, co, jaka jest najważniejsza cecha świadcząca o wartości nieruchomości, lokalizacja, 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 no to u nas to są kontakty, 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 słuchajcie. Bo z kontaktów mamy zlecenia, z kontaktów mamy informacje i z kontaktów mamy, słuchajcie, polecenia na przyszłość, tak? I słuchajcie, jakie to mogą być kontakty? To mogą być kontakty z tymi, którzy potencjalnie mogą nam przynieść nasze zlecenia, czyli ja sobie wynotowałam, to na pewno nie są wszyscy, komornicy, biura księgowe, doradcy podatkowi, syndycy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, tak? Radcy prawni. Słuchajcie, wszyscy, przez których w taki czy inny sposób przewijają się nieruchomości. I teraz pytanie, gdzie te kontakty znaleźć? To jest bardzo proste. Tylko trzeba, wiecie, też... Bo nie każdy lubi kontakty z ludźmi, nie każdy lubi się z ludźmi spotykać, są osoby zamknięte i rzeczywiście tego się nie da przeskoczyć, ale jeżeli jednak to lubicie albo chcecie jednak coś przełamać, no to po prostu to trzeba wyjść do świata, trzeba się spotykać, zapiszcie się do stowarzyszenia, nie tylko rzeczoznawców majątkowych, ale również do innych stowarzyszeń, które zrzeszają zawody nieruchomościowe, na przykład, no nie wiem, pierwszy, który mi przychodzi do głowy, Stowarzyszenie Mieszkaniczni, które funkcjonuje w całym kraju i w różnych miastach ma oddziały. Tam, słuchajcie, członkami są rzeczoznawcy, pośrednicy, zarządcy, inwestorzy, słuchajcie. No to jest po prostu właściciel nieruchomości, deweloperzy, tak? Tam, jeżeli będziecie chodzić, będziecie się z nimi spotykać, wymieniać doświadczeniami, tak? Na przykład w Mieszkaniczniku, jak ostatnio byłam i na każdym spotkaniu tak jest, że jak przychodzi nowa osoba, to zanim się rozpocznie spotkanie, to są spotkania głównie networkingowe, to ona wychodzi wiecie, na środek sali i mówi, słuchajcie, dzień dobry, nazywam się Magdalena Małecka, jestem rzeczoznawcą majątkowym, jestem u was pierwszy raz, ale zajmuję się wyceną nieruchomości, specjalizuję się w tym, taki temat już zrobiłam i tak dalej. Gdyby była wam potrzebna jakaś taka usługa, czy jakiś kontakt, potrzebowalibyście coś ode mnie, to słuchajcie, w przerwie zapraszam tam do stolika jakiegoś, wymienimy się wizytówkami, porozmawiamy i tak dalej. I w ten sposób, słuchajcie, te kontakty, one w przyszłości przyniosą wam po prostu pieniądze. I nie martwiłabym się tym, bo często osoby mówią, a ja teraz nie mam zlecenia i teraz się martwię, prawda, bo kiedy będę miała następne zlecenie. Ja bym się cieszyła, że tego zlecenia chwilowo nie ma, bo wtedy mogę poświęcić czas na kontakty, na marketing, na napisanie czegoś na mojej stronie i tak dalej, i tak dalej. Mogę zrobić coś, co w przyszłości spowoduje, że ci ludzie do mnie wrócą, że będą o mnie pamiętać, że mnie polubią i tak dalej, i tak dalej. Także to nie traktujcie takich przerw jako czas stracony, tylko wykorzystujcie je właśnie efektywnie, żeby zrobić coś, co na przyszłość po prostu do was wróci z czymś pozytywnym. No i teraz już powoli kończąc, słuchajcie, ale jeszcze chwilkę. Następna rzecz, bardzo ważna, to będzie takie, słuchajcie, podsumowanie podsumowań, ale to jest najważniejsza rzecz, która się po prostu może, którą powinniście przestrzegać. Wśród skutecznych metod sprzedaży, słuchajcie, ja bym jedną taką najważniejszą powiedziała. To znaczy tak, słuchajcie, żeby ktoś od was coś kupił, niezależnie od tego, co robicie. No w naszym przypadku to będzie operat szacunkowy, jakaś opinia, ekspertyza, doradztwo czy jakkolwiek, tak? To nie jest tak, że wy zrobicie swoją stronę internetową i mówicie, ja robię to, teraz ode mnie kup i on już przychodzi, kupuje, prawda? To tak nie działa. Jest, słuchajcie, cały schemat, on jest bardzo krótki wbrew pozorom i prosty do zastosowania. Żeby ktoś od was coś kupił, waszą usługę, to muszą zaistnieć następujące rzeczy. Po pierwsze, ten ktoś musi was poznać. Ale jak was pozna, to jeszcze nie kupi, bo to jest jeszcze za wcześnie. Na razie was poznał. Drugie, co się musi wydarzyć, to musi was polubić. Też jeszcze nie kupi.
Dopiero trzecia rzecz musi się wydarzyć, musi wam zaufać. I jeżeli on was nie tylko pozna, polubi i zaufa, to dopiero wtedy kupi. I teraz zobaczcie, nie da się obciąć żadnego z tych elementów. Czyli musicie najpierw się na rynku dać poznać, potem musicie mieć te kontakty i te osoby, z którymi macie te kontakty, one muszą was nie tylko znać, ale w jakiś sposób was polubić. Czyli te kontakty trzeba jakoś nawiązać, może coś pomóc danej osobie, coś doradzić, prawda? Może coś wspólnie zrobić. Ta osoba musi wam zaufać, czyli musi zobaczyć, że jesteście punktualni, terminowi, profesjonalni i że to, co mówicie, tak się dzieje. I wtedy ona przyjdzie do was i kupi. I to nie ma znaczenia, czy wy jesteście drożsi, że nie jestem od wszystkich droższa. W tym, co ja robię, to jestem od wszystkich droższa. Sami wiecie, ta konferencja kosztowała dosyć dużo. Inne szkolenia, które organizuję, są stosunkowo drogie, droższe niż inni proponują. Wyceny, które robię, są pewnie jednymi z najdroższych na rynku. No nawet usłyszałam ostatnio, zresztą nie pierwszy raz, że ja jestem droższa nawet od tych firm międzynarodowych. No ale bardzo proszę. Ja oferuję usługi na konkretnym poziomie i te osoby i tak do mnie wrócą, bo wiedzą, że jak tą opinię zrobię, to ona się po prostu obroni. I tak nieraz już było. I dla nich wtedy ta kwota po prostu nie ma tutaj większego znaczenia. One wiedzą, że dostaną jakość i wiedzą, że to się zwróci. One nie pójdą do nikogo innego, mimo że ten ktoś zrobi to po prostu taniej. One zostaną z wami wtedy. Także słuchajcie, poznaj, polub, zaufaj. I dopiero wtedy te osoby od was po prostu coś kupią. No i słuchajcie, chyba już ostatnia rzecz, mianowicie tak, już podsumowanie zupełnych podsumowań. Słuchajcie, kończąc nasze spotkanie, zachęcam was w związku z tym do korzystania z tej grupy na Facebooku, tej, ale także innych, słuchajcie. Natomiast słuchajcie, tutaj w tej naszej grupie, ja myślę, że cała ta nasza społeczność jest taka, żeby nie obawiać się żadnych hejtów, żadnych wulgaryzmów, arogancji. My tu jesteśmy po to, żeby ze sobą współpracować. I tak to potraktujcie, bo jeżeli my będziemy współpracować, a nie konkurować, to wtedy będzie po prostu efekt synergii i wszyscy na tym zyskamy, tak? Wobec tego, słuchajcie, korzystajcie z tej grupy, zadając pytania, w zależności od tego, w jakim temacie jest wam to potrzebne. Twórzcie zespoły, współpracujcie ze sobą, tak? I dzięki temu sami będziecie mogli też po prostu zyskać. Także nie tylko... że możecie zadać tym naszym prelegentom pytania. Nie tylko, że między sobą możecie wymieniać doświadczenie i zadawać pytania, ale być może z tego urodzi się też jakaś współpraca. Także zachęcam was do tego, żebyście nawet, kto chce, napisali po prostu swoje posty. Zatytułujcie je, odpowiednio oznaczcie, czym się zajmujecie, zostawcie numer telefonu, zostawcie swój e-mail i wtedy, jeżeli ktoś będzie potrzebował to, czego oferujecie, czy to, w czym jesteście dobrzy, po prostu bardzo łatwy sposób będzie mógł was znaleźć. Tak. No słuchajcie, tym bym prawie że kończyła, ale widzę, że mam tutaj pytanie. Czy mogłaby pani polecić wartościowe szkolenia? Tak, słuchajcie, no ja sama miałam problem w tym roku, bo przecież ja też się muszę szkolić, jest obowiązek, więc miałam tutaj też problemy, żeby znaleźć coś ciekawego. Słuchajcie, no na początek to na pewno bym wam poleciła szkolenia tak, może dotyczące podejścia dochodowego i podejścia porównawczego. Podejścia porównawczego w tym sensie, jak analizować rynek, jak liczyć trend zmiany cen, jak liczyć wagi cech rynkowych, tak? Czyli takie podstawowe rzeczy, na których najłatwiej chyba zagiąć rzeczoznawcę majątkowego, jeśli on to tylko wymyśla, a nie się tym zajmuje, więc takie szkolenia. No i z podejścia dochodowego, słuchajcie, też no, przynajmniej z takich podstawowych zagadnień, właśnie też, żeby nie popełnić tutaj błędu. No i być może rzeczywiście szkolenie dotyczące wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, które jest rzeczywiście tak statystycznie rzecz ujmując dosyć dobrze oceniane. Natomiast im bardziej się będziecie specjalizować, tym bardziej szukałabym szkoleń, które dotyczą tej specjalizacji, no, którą się po prostu chcecie zajmować. Jak pani widzi przyszłość zawodu rzeczoznawcy w kontekście automatyzacji wycen, coraz częściej stosowanej przez banki? Czy w pani ocenie w niedługim czasie rzeczoznawcy do wycen nieruchomości lokalowych staną się zbędni? No słuchajcie, to, że automatyzacja jest, to nie możemy się obrażać akurat na banki. Automatyzacja jest wszędzie, nie tylko w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. W każdym zawodzie jest automatyzacja. To, że my się tutaj teraz widzimy online, że konferencję networkingową mamy online, to jest dowód na to, że jest automatyzacja. Słuchajcie, no...
Chyba jesteśmy w erze wodnika, z tego co pamiętam, i ta era wodnika, to już wszyscy parę lat temu mówili, że to jest era automatyzacji, informatyzacji, internetu, więc choćbyśmy nie wiem co robili, po prostu od tego nie uciekniemy, takie były plany chyba siły wyższej, nie wiem jakby to powiedzieć. W każdym razie także nie obrażałabym się na to, ale wracając tak już na poważnie, słuchajcie, to, że banki automatyzację wprowadzają, to też nie jest ich jakiś taki wymysł, że one to specjalnie robią, że one to robią po to, żeby wyciąć rzeczoznawców majątkowych, nie. Weszła taka dyrektywa z końcem czerwca, z tego co pamiętam, tego roku, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, która właśnie wprowadziła dopuszczenie pewnych rzeczy, zautomatyzowanie konkretnie wycen w dużych miastach, tam gdzie jest informacja o sprzedaży nieruchomości, i to było wiadomo jakby od dawna, słuchajcie, że tak będzie. Ba, wydaje mi się, że system, jeżeli ma dużo danych i ma pełne dane, to zrobi lepiej obiektywnie, w tym cudzysłowie bym powiedziała, obiektywnie i wyceny niż rzeczoznawca majątkowy. Zresztą słuchajcie, no też były takie badania prowadzone, że 5 rzeczoznawców dostało te same dane do wyceny. Tą samą nieruchomość mieli wyceniać, no i możecie obstawiać, oczywiście nie doszli do tej samej wartości, prawda? No, to właśnie jest to, że ta ocena osoby, człowieka będzie w pewnym sensie jednak subiektywna, prawda? Natomiast maszyna po prostu obiektywnie, dane będą wrzucone w schemat i po prostu to wyliczy. Także to było nie do uniknięcia, ale ja bym się, słuchajcie, tego nie obawiała. Moja ocena jest taka, ani w niedługim, ani nawet w dłuższym okresie uważam, że zawód rzeczoznawcy majątkowego będzie trwał i będzie miał się zresztą bardzo dobrze, słuchajcie, dlatego że wszelkiego rodzaju wyceny na potrzeby publiczne, czyli wyceny nieruchomości państwowych, prawda, jest cała masa celów wyceny tutaj. Sądowe sprawy, prokuratorskie, egzekucyjne, komornicze i tak dalej. Tu będzie cały czas praca dla rzeczoznawcy majątkowego, bez niego się po prostu nie obejdzie. Wszędzie, gdzie jest prosta nieruchomość, która nie ma żadnych, wiecie, obciążeń, żadnego jakiejś dziwności nie ma, no to po prostu jest jeszcze w dużym mieście, to oczywiście system to ogarnie, ale jak tylko będzie jakaś zmienna, nawet mała, inna, no to już bez rzeczoznawcy majątkowego się nie obejdzie. Pewnie z rynku zostaną wycięci tacy rzeczoznawcy właśnie, którzy zajmują się takimi zupełnie, wiecie, prostymi sprawami, bo oni zostaną zastąpieni przez przysłowiowe maszyny, ale w sprawach wymagających pomysłu, znalezienia rozwiązania, wyliczenia czegoś niestandardowego, zdecydowanie tutaj absolutnie się nie obawiam. Absolutnie się nie obawiam. No dobrze, słuchajcie. I teraz kończąc, tu się ze mnie wszyscy śmieją, bo ja już szósty raz kończę, ale teraz już rzeczywiście, słuchajcie, obiecuję, że kończę. Chciałabym, słuchajcie, zakończyć takimi dwoma mottami. Motta, wiecie, ja lubię motta, różnego rodzaju powiedzenia, więc pierwsze, które bym chciała powiedzieć, jest Mela Gibsona. On powiedział między innymi tak, że jeśli masz odwagę zacząć, to masz też odwagę odnieść sukces. Tak, i słuchajcie, skoro tu jesteście, to znaczy, że już zaczęliście. I jesteście zdeterminowani, więc teraz tylko po prostu, skoro już zaczęliście, skoro już tu jesteście, no to teraz trzeba to tylko kontynuować i innej drogi nie ma, jak odnieść sukces. No i ostatnie powiedzenie, które wam chciałam zacytować, zdziwicie się, jest to powiedzenie Arnolda Schwarzeneggera, który powiedział coś takiego, że nie miej nigdy planu B, bo jeśli go masz, to jesteś za mało zdeterminowany, by zrealizować plan A. Ja generalnie lubię planować, ale całkowicie się zgadzam, słuchajcie, z tym jego powiedzeniem, bo człowiek, jeżeli ma różny plan, to dopuszcza ewentualność, że jak to się nie uda, to zrobię coś innego, prawda? I rzeczywiście może nie być taki zdeterminowany na to, co zaplanował. Więc miejcie plan A i po prostu z sukcesem go realizujcie. Tak, tak bym zakończyła, słuchajcie, nasze dzisiejsze spotkanie. Gdybyście mieli do mnie jakieś pytania, czy do innych prelegentów, no to jak mantrę powtarzam, zapraszam do naszej grupy. To, że kończymy już konferencję, to nie znaczy, że się rozstajemy. Ja mam nadzieję, że będziemy mieć ze sobą cały czas kontakt, że bardzo ciekawe wątki będziemy mogli jeszcze na tej grupie przedyskutować. Także zostajemy w kontakcie. Nagranie już tak organizacyjnie z konferencji i inne materiały, które jeszcze są dla was przygotowane, plus oczywiście obiecany bonus, zostaną do wszystkich wysłane w przyszłym tygodniu. No zobaczymy, bo to wiecie, trzeba to też nagranie odpowiednio tutaj ułożyć, zgrać, tak że będziecie mogli w każdej chwili sobie do niego wrócić. Także proszę tutaj o cierpliwość. No i co? Dziękuję wam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę.
Ja byłam dzisiaj od samego rana na nogach. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, ale co z tym zrobicie dalej? Jakie wnioski wyciągniecie i jak to wdrożycie w życie i rozwiniecie, no to już zostawiam po waszej stronie. Teraz już pałeczkę przekazuję w wasze ręce. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.